Od lidera produkującego drony oczekiwaliśmy nowego Mavica oraz nowego Sparka, ale niestety nie doczekaliśmy się. Za to doczekaliśmy się nowości w połączeniu ze startupem oraz Intelem. Chodzi oczywiście o Tello. Tak jak wspomniałem, nie jest to do końca DJI. DJI, z tego co wiem, dostarcza tylko jakby główne komponenty. Procesor dostarcza Intel. No i tak właśnie zrobiony Frankenstein zrodził się od startupu o nazwie Rise, czy jakoś tak to się czyta. W każdym razie, czym jest ten dronik? Dron waży 80 gram, czyli mniej niż ten JJRC, który testowaliśmy sobie tydzień, dwa tygodnie temu. Z wyglądu oraz wielkości na pewno jest to bezpośrednia konkurencja dla zabawek z rodziny Parrot Mambo i innych tego typu mikrodroników. Mimo rozmiaru i wagi upchali tam naprawdę sporo. Po pierwsze, kamerka 720p, której obraz na żywo możemy czytać na naszym smartfonie, przy pomocy którego również dronem sterujemy. Niestety z tego co ja tam widziałem, nie ma miejsca na kartę microSD, więc w całości jesteśmy zdani na jakość połączenia Wi-Fi. Jednak myślę, że na pewno będzie to lepsza jakość niż ta, którą znamy z tych tanich dronów chińskich, które bardzo często tutaj na kanale testujemy. Oczywiście możemy robić zdjęcia. Zdjęcia w rozdzielczości 5 megapikseli. Oprócz tego na spodzie mamy Visual Positioning System, czyli tak w skrócie, na podstawie tego co widzą dolne sonary i kamera, stabilizuje prostego drona, najpewniej w pomieszczeniach. Zatem czego na pewno nie ma ten dron? Na pewno nie ma gimbala. Obraz jest stabilizowany elektronicznie, ale przy większych ruchach oczywiście nie ma tutaj mowy o jakiejś stabilizacji. Z tego co tam na reklamie nam mignęło, można włączyć tryb, który tam spowolni tego drona i właśnie wtedy odpala się nam ta stabilizacja. Nie ma na pewno GPS, więc loty na zewnątrz przy lekkim wietrze mogą się bardzo źle skończyć, zwłaszcza, że przy tej wadze, no to wiatr będzie zmuchiwał go jak chce. Silniki raczej nie poradzą sobie z większym wiatrem, są to silniki szczotkowe. Niby reklamują, że można nim latać przy bezwiecznej pogodzie, czyli podobnie jak przy tych wszystkich tanich dronach, które testujemy, ale raczej jest to dron do pomieszczeń. Czego jeszcze nie ma? Na pewno tych 13 minut lotu, które reklamują. Znając marketing DJI, tam jest na pewno przesadzone o te 2-3 minuty, więc ja zakładam, że on będzie latał 10 minut, a polecieć możemy na odległość 100 metrów i tu też wszystko zależy od tej jakości tego połączenia Wi-Fi. Oprócz tego telefon możemy założyć na głowę za pomocą jakichś tam headsetu VR, a sterować wtedy możemy za pomocą kontrolera, który tam sobie dokupimy, albo jeśli macie jakiś tam do telefonów. Pole widzenia to, z tego co pamiętam, 84 stopnie, więc czy to będzie komfortowe, żeby latać w ten sposób na FPV w pomieszczeniach? Tego się dowiemy, bo na pewno tego drona zamówię, jak tylko się pojawi. Ale jeszcze jedną chyba ważną funkcją jest fakt, że będzie można te drony programować. Oni tam pokazują bardzo słabo na tych wideo, tam coś klika enter, już tam droniki latają w rytm muzyki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, jest to jeszcze przed premierą, to są bardzo szczątkowe informacje. Natomiast cena jest pewna, to jest 109 euro, czyli jakieś 450 zł. Więc jak na produkt, który ma coś wspólnego z DJI, jest to naprawdę tanio. Ale tak jak mówię, jest to bezpośrednia konkurencja dla tych małych dronów od Parrota. Więc możemy spodziewać się mniej więcej czegoś takiego, choć w nie wszystkich dronach od Parrota są kamerki, a tutaj jest to 720p. No zobaczymy, zapowiada się ciekawie. A co ja myślę o tym droniku? No myślę, że jest to dron dla bardzo początkujących. Spark też taki jest. Oczywiście ma o wiele więcej funkcji, jest bardziej zaawansowany, ale też cena jest o wiele większa. Więc jeśli ktoś tam no, dopiero chce się wkręcić w to hobby, no to ciężko mu raczej wydać 3,5 tysiąca złotych na coś, co jeszcze nie wie, czy mu się w ogóle spodoba. No więc tutaj próbują takim dla bardzo entry level użytkowników wkręcić za pomocą właśnie takiego taniutkiego drona, bo tam ta cena naprawdę nie przeraża na te funkcje, które on teoretycznie będzie miał, oczywiście to jeszcze będziemy sprawdzać. I tam słusznie zauważył Michał na naszej grupie, że co dalej, czy DJI będzie zajmowało się robieniem konkurencji dla CX-10 albo JJRC. No, słuszna uwaga, bo faktycznie idą w dół zamiast w górę, ale jest ku temu bardzo prosty powód. Niestety, ale przepisy tak wyglądają, że coraz bardziej je zaostrzają, no i coraz lżejsze drony są wymagane, aby w ogóle można było nimi latać. No bo jeszcze nie tak dawno wszyscy zachwycali się Sparkiem, bo on waży 300 gram, no a już teraz powoli wchodzą zaostrzenia, że tylko 250 gram, więc ta waga ciągle spada. No i producenci muszą sobie jakoś radzić. Dajcie znać, co wy myślicie o nowym dronie od DJI, Rise'a oraz Intela. Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzu. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. No a my widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!